Czekajcie, bo ja to jako prawdziwy youtuber powinienem wszystko nagrywać. Mam teraz tak. Inżynierów od mieszadła. Tu mam inżynierów. Hello everybody, co zdej? Tu mam inżynierów od pieca, no bo jak jest w sumie, a sobie wejdę wyżej, żeby panoramę lepszą złapać. Jak wspomniałem wcześniej, to nie to, że oni byli dekoracji i tak się skończy. Nie, nie. Robota musi wykonać, znaczy być wykonana porządnie, więc... Dobra, ja stąd... No, jest nówka, żeby nie było odfoliowane. W sumie za tą folię to powinni oddać, ale dobra. Kabel jest? Jest, dobra. Okej, okay. Yeah. Okun, thank you so much. And the guy, seen a guarantee and everything, yeah? For 1 year, you're right? For recycle, and give the bongs water or cola or whatever they want. Sina, give the drinks, whatever they want. Niech się napiją, widoki. Znaczy widoki, no. Dobra. Widok to jestem ja. W sumie powiedziałem, daj. No dobra, no jest mieszadło i tu jest Sidan, jest. Gdzie się chowasz? A mnie to widać z brzuchem jeszcze, bo jeszcze jest za 23, więc sobie mogę pozwolić na... Thank you, Michael, help me. Ja właśnie składam odcinek. Hey, I'm just saying to people that I just make the video today. Yeah. So this is gonna be tomorrow. Yeah. Czyli today. Yeah. No. I want to say something. Ah. Thank you very much. Thank you for you pay three by the oven and for the meat. People pay me and people pay you. Thank you very much. Ja nigdy nie będę miał prawa, że tak powiem, bez decyzji Siny. A jest też tego ruszyć, czy sprzedać, czy tam cokolwiek. Ale widzę, że jest na podstawce, także jak muminki będą chcieli kupić, to już mają podstawkę od razu, tak jak na tamtym. Now you're not tired. No, I'm tired. I need to close my eyes 20 minutes. No, now you're not tired for the make the pizza. Okay. Ale jestem taki... Ja nie mam jakichś takich, że muszę się przespać. Nie mam takich rzeczy. Czekajcie, inżynier zara, jak zdmuchnie iPhone'ika. Ale inżynier dzisiaj jest ze starszym inżynierem, więc mam nadzieję, że będzie lepiej. Nie, bo wszystko grzeje dobrze, tylko wczoraj coś... Nie wiem, może jakaś bąbla w gazie była, czy jak. Nie wiem, no niech robią... Bo wiecie, jak to jest, to rok gwarancji, nie? No dobra, to już... Komu pizzę dała dzisiaj za darmo? Ta. Nie ta, tylko Loi Loi gdzie? Loi Loi, I give you already. For what? For the pizza? Yeah. No. You give free for people. I give. You remember yesterday? Mm. But today you make for who? For the other sister? The lucky one, yeah? Yeah. Nie, bo wczoraj zamówiły już tak osobiście pizzę. Tej tak zwane sisters, czyli sąsiadki. No tam, gdzie pola pizza była. Ale muszę się przyznać szczerze, że czasami biorę piwo, czy tam sodówkę od nich, czy coś i mówię, dobra, zapłacisz potem. No to jak wczoraj Sina przywiozła kasiarę, mówię, odwieź jej. Absolutnie od razu i odwiozłem. No. Czuć gaz. And smell the gas too, yeah? Sina, tell the bongden. Dobra, nie przeszkadza, bo jeszcze coś zepsuje. Idę, składam odcinek. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałem tylko pokazać słoneczniki w tym. Dobra, otwieramy wszystko. Budzimy się. O, pranie już. To jest do prania, czy...
do prania. Dobra, to ja już widzę. Otwieramy wszystko. Ja, czyli dzisiaj dwa prania, albo jedno, bo w sumie prawda dużo, może jedno. Będzie piękny dzień, się zaczyna. Jak tak, to niewyspany, jak live'y. 8 rano już pobudka. O! Mam cię. Nie? Jak to było? Mamy cię. No lubię. I proszę mi to pozabierać. Wszystko mam piękne, greckie, granitowe. Nie. Z plastikowe jakieś badziewie. To i tak nie będzie działać. Wiecie, rozumiecie? To jeszcze ok, te czarne. Ale to nie będzie działać. What do you wanna do with this? You wanna write? Yeah. Make something like small one. Make something like small one? Weź te dychty ciężkie do środka, bo zaraz deszcz spadnie. O, nie pada właśnie ostatnio jakoś. Nie wiem, czy się cieszyć, czy płakać, bo... Zajdę trochę do sąsiada. Brzuch pokażę. Dobra, nie żartujemy sobie, bo jeszcze kawy nie było, nie ma co. O, sąsiad też ma pralkę, ale gorszą. Nie wiem, czy widać. A jest! Licznatka. Ej! Kuźwa, te pająki. Codziennie. To jest Spider-Man. Jak to się nazywa? Dzień dobry. Dzień dobry. Teraz kopyta. Znaczy z buta trzeba. O, jest sąsiad. Tina, the neighbor here. We need to ask him about the house. Dobra, idziemy. Z buta przewietrzyć się oczywiście. Znacie drogi, ale chciałem coś pokazać, bo to... To jest takie, coś bym chciał ze względu na wejście szklane u siebie. Ale to myślę, że się dogadam... Ja myślę, że jestem na sprawdzeniu, nie? Jak mnie pan sprawdzi, właściciel, to się dogadam, żeby... Czekajcie, gdzie to było? Tutaj chyba. A, tutaj. No i właśnie, i ten stół 8D. Tina, this $80. Yeah. But you cannot put nothing down. No, we take for 190, yeah? 190 something. O Jezus, już myślałem, że 190, a tu 198. Co? Co ona powiedziała? Ktoś zrozumiał? Dobra, teraz to, do czego się przymierzam już od dłuższego czasu. Ja wiem, że widzieliście, ale bez komentarza. Piątkę za godzinę. I był to znajomy i mówi, że w życiu nie wróci, ale to dlatego, że tak robią mocno i silnie i ten, a mnie to się właśnie podoba. Znaczy, co? Yeah, that's what I wanna do. Bo jak wam wcześniej opowiadałem, do takiej Rosjanki poszliśmy ze znajomym, on mi postawił $25 i ona mnie tam mizia w lewo, w prawo, nie? Ja mówię, mocno, żeby mi coś, jakiś ten, naprawić mi tam coś w środku. To mnie znowu tak... No to mnie tam gdzieś napieprzała, tak, żeby nie bolała. Nie masowała, tylko bolała. Także idę tutaj. Jeszcze nie wiem kiedy. How is the exercise? Good? Yeah, but brother happy now, eh? Teraz sobie pochodzimy w tej wewnętrznej. Dobra, idziemy na rybkę, bo mi tak chodzi od paru dni. Wiecie o tym, bo już wspominałem. I mówię, syna, idziemy na... chcesz rybkę? Mówię, skocz. On mówi, jak skocz, jak nie mam tego motorka? Ja mówię, no masz rację, dobra. To w takim razie idziemy. Jest, wszystko teraz buta. No dobra. O, syna to przychodzi do pani mamy. Jeść. Zupki. You wanna eat? Syna, you wanna eat here or you wanna fish? I wanna fish.
1,500. O, tylko pieniądze. Co, nie, you don't pay yesterday? You don't pay today. Jezu. Sina mówi, że taki by chciała. No pewnie. Jeszcze tego nie... O, ten jeszcze lepszy jest. To w takim razie, jak Sina chce taki, to ja chcę taki. Honda w sumie też. Dobra, to taki by był najlepszy. Torbę można wstawić z zakupami. Opony grube, czyli na piasku, okej. No to takich rzeczach trzeba myśleć, a nie tam kupisz coś, a... O, bo ten niby skupi też, ale to taki low budget, nie? A nie tam, że wygląda. O, ten też fajny. Też grube opony, czyli na piasku dobrze. Tu co to idzie? Strzyga? Strzyga jakaś szła. To jest kupia i like. But the... Albo te są dobre i to jest Yamaha. This one good too. Tylko, że jednak te skupi są lepsze. No właśnie, gdzie by nie spojrzeć, skupi, nie? Czy to coś znaczy? Ale Sina chyba trzęsie, bo tak szybko to ona jeszcze chyba nigdy nie chodziła. Sina, slow down! Tak szybko to ona jeszcze nigdy nie chodziła. No dobra, idziemy. A moje rybki są tam. Znaczy moje, no. Tak raz na pół roku chce mi się rybki. Sina! Free? No, but this free? Nie, ja się nabijam oczywiście, ale to już kiedyś też tłumaczyłem, no w Europie czy tam, nie wiem jak w całej Ameryce, ale w Kanadzie jest tak, że jak coś się wystawia, to już jest takie, że do wzięcia. No i właśnie i co? I just say to people in Europe, when you put something outside your house, the people can take without paying. But not here, yeah. I to mnie właśnie boli, no. Man. Dobra, bo widzę te same rybki, co... How much makalow? $3.25. Okay, makalow or fish? 1 kilo. 1 kilo. Dobra. To chyba wezmę, bo to były dobre te rybki. Take one, two. Yeah, I think take two. Or you like this one too or not? Maybe we take one like this, like one like this. I don't know. Yeah, I don't know. One boy. But how much is this, Makalo? It's like $2,005. Oh, I like. So it's a kilo pension central. So two Makalo, $1? I go coffee. Poczekaj, ej, no ja tu zrobię... I want this. Okej, okay. And this makalow how much? Do you like who? O, to są te właśnie, co ja lubię. Okay. And this makalow how much? Bo ja tutaj wejmę. Mój one kilo $10. Przestały mi smakować. A this? Johnny. $26,000. Yeah. No już trochę by mi zasmakowało, ale... Okay, coffee is coming, don't worry. So we take one and one? No, it's these two? Yeah. Okay, take these two. Okay, go for the coffee and come back. Jezu. Dobre, wiesz, bez tuszu.
tam właśnie tuż. Okej. No to w knajpach można by było sprzedawać jako halibucika, nie? I 500 na talerzu. Jedna frytka, pół pomidorka, tego koktajlowego i 500. No dobra, no to makalo w takim razie, to tu widzę ładną wołowinę jest, ale nie kupuję. Sodistu, no dobra, chciałem coś zjeść i teraz jest to, co będzie zrobić. Ale dobra. A tu widzę niektóre, zobaczcie, są już obrane. Nie to, żebym się czepiał, tylko mówię, że jak na wagę, to zawsze już mniej waży, a moje są nieobrane. Czyli odejdzie trochę nieuczciwość społeczna. More for the ćma? Nie? Cina mówi, że nie. No to widne kotki, no. Dobra, to jak nie, to nie, to chyba wszystko. Może awokado bym sobie zjadł. Dawno nie jadłem. A twarde jak cholera. Znaczy twarde bardzo. Nie. Tu jak była pola pizza jest dosłownie tutaj w uliczkę i pyk. W lewo. To tutaj często przychodziłem. No ale teraz ziemniaki mają ładne. Ale ziemniaki mam. Ok, you pay because you have the money. Co ona powiedziała? Nic nie rozumiem. Dobra. Co by nie powiedziała? No, cena derki. Wszystko jest, no. Z muchą na... Jak to było w tym Kingside'zie? Mucha na ostro. No i co? I co ja mam czekać? I co ja mam zrobić? Ja nie wiem, co ona powiedziała. And what? Jakby maszyny. Najdroższa maszyna do kawy w domu? Nie. Lodu musi z Mekongu się napić. Inaczej nie działa. Dobra, Sina, what you say? What I should do? Yeah, but he don't give me, so... Czyli oni czystą teraz rybę. Dobra, dobra. No bo powiedziała mi, weź... To jeszcze kokosa. Can we take the coconut, please? Cold one. Jak już jestem, z kopyta. Znaczy z buta. Take B. Jak już nie ma motorka, to wezmę dwa, żeby nie chodzić. Kiedyś była wygoda, a zajrzę sobie. Jak mnie wyrzucą, to mnie wyrzucą. Merci. For the papaya salad. Ja im mówię, zrób... Papaya, the mango. No mango, papaja to samo. Mango, no to mango. Turysta się nie pozna. O, a dziadek już dał? A nie. So, what are you buying? Coconut. I said coconut. A dobra, dobra. Bo tu patrzę, jakieś kupiłem. This coconut for you. Okay, dobra, teraz to ty. Sina, you gonna eat three, right? For you. You eat with the three. No dobra, ja zjem... Okay, I eat one, you eat two? Jaka zła. No oni ryżą tu żyją, dobra. Widzę cukiernicy, kiedyś było jeszcze na wystawie te takie, co się nigdy nie psują rzeczy. A już teraz tylko zabawki zostały. A czynsze, na tej ulicy czynsze zabijają, cokolwiek. Tutaj to tylko diamenty sprzedawać. Tu im dobrze idzie, mają trzy shophousy, tu mają knajpkę. No tak, tylko zobaczcie, nie? Pracowników milion i sprzedają wszystko. Czyli i mają i warzywniak, i rzeźnika, i rybny, i kokonaty,
i dlatego im jakoś tam idzie, ale pieniędzy nie widzę tak naprawdę. Pieniędzy nie widzę, ale im idzie i niech im idzie jak najlepiej. Sina mnie tu puka, żeby czegoś nie mówić, ja nie wiem czego, bo tylko puka. Dobra, kończę, bo za długie ujęcie. Nikomu się nie spodoba. How is the coffee? Yes, what is on? Hello, today. 50 cent taki, nie? Tylko się już wydoroślał. Skrzydełko czy nóżko? A jeszcze Sina do mnie. Hej. No, kuźwa, kokosy, ryby, owoce morza tak zwane, frutti di mare, to lepiej brzmi, drożej kosztuje. I tu i wszyscy jeżdżą. Liste. Dobra, Sina, we go for motorbike today, eh? Nie, nie, to chodzenie to, chce chleb jakiś. Trzeba zakręcić. Coś tam wybuchnie pewnie. Albo ja. O, bomby. O, a, sąsiad zrobił jakiś. A co on będzie? What's gonna be this? Tak sobie pewnie postawił, żeby siedzieć. On i tak cały czas pranie robi. Ja się z niego zawsze śmieję, że pranie robi. To jakiś kolorowy pocisk. Nie wiem, może to jakoś... W jakiejś prowincji jest, co robi się pranie. O, oczywiście do sąsiadek teraz. Ryby szlak trafi u sąsiadków. No dobra. Lucky! O, bonjour! Bonjour everything. Fajne, bo to młotkę taką czarną. Witał Bogla. Come to kryj. No dobra, idziemy tam rybę jeść. Co? I'm hungry. Oh, oh, oh. A jeszcze trzeba zrobić chleb, trzeba coś. You wanna go for motorbike today? Yeah. Okay, so we need to yeah. Like eat something, make the bread and then we go. Tak, tak. Let's go. Tak. Czekajcie, bo wszystko mi Sina poprzestawiała. No. Jeszcze można plandeka mówić. No żuk taki, tylko że na trzy koła. Jest. No to teraz poczekam sobie na jedzenie. Zanim te ryby... A to chyba już widzieliście. A jeżeli nie, to zobaczyliście już, że byli inżynier... O! Poczekajcie, poczekajcie. Tam. I tu. Tylko ten jakiś jest jakby odrobinę większy. Nowe gumy jeszcze z tymi drucikami wystającymi. No dobra, lecę, bo głodny jestem jak cholerka. A jeszcze faktycznie jak zdążymy, to pojedziemy do salonu się zapytać o te skutery. No już trudno na Sinę. Trzeba wziąć już i tam miesięcznie go spłacać. Jak brat odda, to odda. Jak brat nie odda, to w sumie ja dużo nie stracę, tylko on straci. No tu daj mi trochę szkoda, bo faktycznie jeszcze raz pokazuję, przypominam tym synowi. No ale bo tutaj gdzie jest mechanik, to właśnie oni mieli właśnie dwa narożniki, jedna knajpa. Widzę, że krzesła odsprzedali. Pani z Wietnamu. No tak to jest. Dobra, już wracamy, bo kurczę mnie te ryby. Wszystko mi się wpina w palce. Dawaj. Bo głodny jestem. Teraz w ogóle będę czekał za 3 godziny. How much you need time to make the fish? Yes, sir, you made, not me. No, I say I buy. You make. You don't make? Okay, give it back. Ask money back.
Dobra, ja bachnę te kokosy, ale to nie pociągnę za daleko. I think I take my whiskey. No, widać nie głodna. Ehe, jeszcze mam zupki chińskie. Uratowani. Jak było? W sumie to... Nie no, sobie trzeba wspominać, czemu nie. Bociek. Uratowani. Dobra. I see now helping a little bit. I kameramen i wszystko. A jest. O oh, jest. Czekajcie, muszę zapalić. I'm very happy. Jest. Jakieś dzisiaj czystsze niż wczoraj. We have this, we have bread for my sandwich. Mhm. I kto będzie to wszystko robił? Oh, I never not stop. Says, dziękuję. Nauczę. Ja wiem, kto będzie to robił. Nauczę i będą robić. Taki jest plan. Czy wyjdzie, to zobaczymy. Dobra. Rybki są w lodzie, bo sąsiadka, pani była sąsiadka, cały czas kumpelka dała lodu. Okej. Okay. Slow, slow with the fish. I don't, you know, if you're not ready yet, don't worry. Okay. I want make it nice. Okay. So clean inside, clean this. To już się nie nadaje. This we have to buy new. This is no good for the people to show. To give. To show. No dobra. Chwila odpoczynku. Jest mój. Zdobyć. Jakoś nie ma gdzie. Jest. Też głodne. No dobra, to bebechy dostaną one chyba. To dobrze. Znaczy te. Rybkę. Gdzie jest? Jest droga. Śpi ze mną całą noc. Jakoś coś się jej pozmieniało, bo wcześniej taka nie była. A teraz widzę odpowiedź. Nie wiem, może coś czuję. Ciekawe co. Nie pytam. Nie chcę nawet pytać. Dobrze. Zabieram się do kokosów. A, bo tak naprawdę dostaliśmy prezent. Ja chciałem kupić kilo. Yeah, I know, but I wanna buy 1 kilo. I thought we grandma, okay? But jadę tam na wioskę do Sydney, braci, sióstr, kuzynostwa i mówię, tylko że tam to były byki takie, że niepryskane, że coś. But this might be psik psik. No. No, też nie? It's very expensive. No właśnie, how much? Mama, buy 3,500. Za 3 takie węgierki? 3,5 tysiąca, czyli dolar. Not me. Not my sin. Mi tam pokazuje jak szamanka. She look not so good. No money sin. They look everything nice like this. No dobra, dobra, dobra. Ja ci pokażę, jak się to kiedyś robiło. Come, I show you. Before you take in Poland from tree, you make this. Hey, my clothes! Mmm. Can you eat? Dobrze, zostawiam Sina. Sina, if you do something nice. Show me. Yeah, please let me know, I show. Yes, kochareczka. A to taka na parze będzie, ok, but I don't want on the water, I want normal, for me. You want on the water, ok. What do you want? Bo ja się nie odchudzam. I don't know, what do you want? No, I want just... They no water. What is that? No dobra, I know you're making nice, I like this. But you make this for you and for me you make... They for you. Jezu. No już człowiek sobie nic nie powie normalnie, tylko trzeba wszystko teraz. Diety, nie diety. O. Same sałaty mi zostały do jedzenia. No, no nic, no trzeba po tym
pokryją, bo gdzieś do maka śmigać. Dobra, jednego żbachnąłem, to idę wyrzucić. Czasami chcę, żeby mi tam Zina obrała, czy sam sobie obiorę, żeby to miąższ. Ale to z drugiego, no ile można tego? Mięcha mi się chce, albo ryby chociaż właśnie. Ani mięcha, ani ryby nie będzie, z tego co widzę. Nie, tam ja bym wrzucił do piekarnika, po to są kupione piece i wszystko, żeby ten, a nie tam jakieś ziółka, woda, para. No już zjem, bo jestem taki głodny, że zjem wszystko. Gdzie są mrówki? Jakieś mrówki muszę znaleźć. No sąsiad coś zrobił, że ja wiem, to są jeszcze potrzebne. Te kolce. Ja już się na nie tyle natchnąłem, że... Ale że już... No wiecie, nie pachnie inaczej niż powinno. No dobrze. Ta lubi, to jest tutaj ulubione miejsce. No teraz akurat wieje wiatr. To jak człowiek chce zrobić ujęcie, to akurat wszystkie siły na ziemi. No i koniec. Nie zrobię ujęcia. Nie mamy dzigawy. No. Także tyle dobrego. Jest sąsiad ten, tylko pewnie śpi, bo on tak, no jak widać, wiadomo, gdzie pracuje. Więc... jak się obudzi, jak go tylko szczopię swoimi skorumpowanym wzrokiem, to od razu z nim zagadam, bo faktycznie są dwie rodziny, które się pytają. No i na pewno jest czyściutko tam, na pewno ten, wejdę też z kamerą i zrobię pokoje, żeby było to widać. Dobrze, bo dostałem jakiegoś SMS-a, a to jest telefon tylko do nagrywania, bo to jest inny telefon. iPhone'ik, także muszę przejść na swój telefon. Powiem też, następny telefon, jakikolwiek, kiedykolwiek kupię, to nie będzie iPhone. Ale powiedziałem teraz. Zablokowałem mi wszystko w cholerę. Co słyszę, to się przejdę. No w sumie to są daily, czyli trzeba pokazywać. Znaczy powinno się przynajmniej. Czekajcie, bo przerwa. Dobra, znowu słyszę. No, życie codzienne. Przerwa. Po co te światło się pali? Sina? Can I ask you why you open the light? Nic nie zmienia. A po oczach razi mnie. What is this? Fui, Ah, that's the... What's the name? Fui, Prohop. Prohop. No to. Prohopu się już parę dni temu najadłem tyle, że mi starczy na miesiąc, ale... Jak widocznie nie. What do you mean don't show? Don't show. I show everything. Show, no problem. Nie? Dzień dobry. Dzień dobry, witamy. W nowym? W nowym. Młodzinko. Odcinku. A jesteś w cholerę. Dobra, niedługo będziemy to testować też. Żeby nikt nie myślał, że to tylko takie muzeum się robi, nie? Także wszystko. Powoli. Dobra, wybij. Bacham drugiego. No zaraz mnie tu odwiedzi Lechu i... Muszę się jakoś podkurować zdrowotnie. Zostałem wezwany. No i co? But this you make for, I don't know, 10 people or something. For you. For me. No, okay? Tak. Bardzo okej. Okay. Ja chciałem pieczoną rybę, nie gotowaną. No, more. Yeah, no. So, okay. Very okay. But I want to show you. Okay. Zaraz się popłaczę. Co? Try. Very good too. I don't have to try, I already see. No dobra. Także zapraszam na ryby. Może wprowadzimy do menu po kmersku. Jutro kupię sobie
po cichutko sobie gdzieś na ognisku za płotem sam zrobię. Tak dla odmiany, nie? Ina mówi, że już jest gotowe. Ready? Yeah. You sure? Sure. Hey, this for me or for you? For you. For me. No to... Sam mam porę, bo już myślałem, że kipnę. Mamy. We have. I buy many. I think there. Down there. Wszystko mamy. Wszystko kupione. Rybka lubi. I te pomidory też masz iść? No dobra. W takim razie, jeżeli tak, to gdzie to było? Tu. Sól. Sina, help me open this, please. A little bit, I might something. So, are you ready or not ready? Already, but I have something to find. So, in fact, you're ready, then you're and ready. And I need my tapicia. Ah, okay. No dobra, to ja sobie ziarko soli wziąłem pod język, żeby... No, żeby coś. Aha, chcę zrobić zdjęcie. No dobrze. Przyjdą ludzie, Sina będzie robić. Rybki. To duże, bysiory. To są te, zobaczyliśmy wtedy na tej farmie gdzieś tam. Nawet nie... Już teraz ok? No. To sure, to słyszę już któryś raz. Dobra, idę, rozchodzę. Bo... No, sąsiad. Ja jeszcze nie zjadłem śniadania, on już skończył robotę. To jest życie. Dobra, dzisiaj chleba... A! Co do chleba. Dzisiaj jeszcze nie zrobię chleba, bo... Zobaczyłem, no bo wcześniej kupowałem chleb taki w dobrej piekarni. Pokazywałem wcześniej w bardzo dobrej piekarni. No bo nie miałem mieszadła. To mówię, no dobra, kulki na pizzę zrobię, ale już bym się zadygał na śmierć. Szukaj czegoś. Szukaj ryby. No i chleb, patrzę, jeszcze mam 3. To akurat na dzisiaj starczy. Działam jutro, no. Zamrażarka wymyta, wszystko naszykowane, tylko działać, ale zużyć trzeba, no. Także musi. Aha, teraz zdjęcie jeszcze. Dobra, nie wtrącam się. Tutaj może ten najładniejszy stół. Dobrze, także dzisiaj będzie pościg. We post today on TikTok and everywhere this. Ale szmatę trzeba wziąć, bo jak ludzie zobaczą. Yes. Okay, you make the picture, okay? Dzień dobry, keep me. Dobra. Pojadłem, thank you, Sina. The fish was good. Very good. Thank you. Łeb został, ale nie chcę. Dlatego, że jest za dobra. Jakby była niedobra, to by zjadły jak to zwierzęta. Przez to, że jest za dobra, pilnuj domu. Dobra, jedziemy, nadejszła ta chwila. Zjedziemy oglądać skutiery. I już, będę bulił. Sina też będzie bulić. Jak nie, to wykopki, zaraz wrzesień, to kartofle zbierać albo coś. So we going, right? Ja wiem, że niby, że nie ma słońca, ale to słońce jest, nie? Z tego klupa mam popalonego tak i w ogóle. A w ogóle gdzie mam okulary? Sina, where is my glasses, the sunglasses? No, you don't have. Co to było, trzy słowa? No, you don't have? Yes, I do have, but where are they? You forget, call me now. Ah.
zoochemika jest. No to muszę to sprawdzić. Tutaj mnie martwi, ale podejrzewam, że... Czekajcie, a nie, to jednak była kobitka, bo muszę... Sina, we need to talk to the guy, eh? Pojawia się i znika, jak ja. Dobra, lecimy. A muszę zagadać, bo... Za parę dni... Na ten set. Jakieś trafki. Zasiął. Za parę dni mam znajomych i możliwe, że oni... Jakby cała chata była dla nich. W dobrej cenie, to czemu nie? Moim zdaniem, ale... Gdyby nie oni... To nie byłem ja, tylko są te śpiące policjanty, dlatego podrzucę. Gdyby oni nie chcieli, to są inni, którzy chcą, także... No, że tak powiem... Róg w nieruchomościach jest. Zina, but I don't know. You wanna go Canada or something? It's not hot. It's not hot. Nie. Aha, no dobra. Mówisz, że to nie robi się ciepło tego. Może ja w sumie powinienem kupić sobie takie zamiast krótkie rękawy. Dobrze, posłuchajcie, bo ja wczoraj mówiłem dość dużo, że silne ręki zrobimy to po mojemu, a teraz widzę, że why are we going this way? Yeah, but why? No, I don't know. No. I see the Honda there. No Honda. Dobra, chcę mi w PL. PL? Co to znaczy PL? Są takie marki jakieś PL? Ja pamiętam, że było DM, czyli Deutsche Mark. Ale PL? PLN? To jeszcze tam Scyzoryk śpiewał kiedyś. Ale PLN, ale... No dobra, zobaczymy. Tak, zaraz. Nic nie zobaczymy, bo nas wszyscy przyjadą. Masakrują. Nie, to tam gotowanie i parzenie się w rękę to jest nic przy tym, co się tu wyprawia. Patrzcie, are you sure this is new? No dobra, bo ja nie chcę paprać się w jakiejś... Paprochy. Okay. Bong wait for us or not? Why can you go like that? That one? Because I want to check this one and then the other one. Bongo. Bongo, okay. Nie, miałby kurs. Tak tylko między nami. Po cichu, nikomu nie mówcie. Miałby kurs od teraz, jeszcze potem. Bo ja i tak chcę sprawdzić, oprócz tego co Sina, bo ona ma zawsze rację. Ale oprócz tego, co Sina, która ma zawsze rację, chce sprawdzić jeszcze inny salon. Zobacz to, więcej pracowników niż motorów. No ale dobra. To... To gościu nie chce poczekać, nie? Aby miał kurs od razu, dzień załatwiony, piątaka by dostał, czyli dniówka wyrobiona. No te skupi są fajne, no tylko nie białe oczywiście, z różowym, no bo wiadomo. No ja wiem, że takie są jeszcze fajniejsze, ale gdzie kartofle tu włożyć, no? Nie ma miejsca. Ja wiem, że te dreamy, no. No ale to będę taki, no w sumie te skupi też są. No, te PCX-y też są fajne. Też tam dwa kartofelki się zmieszczą. W środku ma dużo miejsca, wiem. Dobra, ceny. Gdzie są ceny? To tak jakbym lizał ciastko przez szybę. Gdzie Sina, gdzie ceny? A je, dobra, idę. Jest, negocjator. Idę. To w sumie ja wydaję pieniądze. Znaczy, nie wydaję tego na raty, ale... A jeszcze tylko dla przypomnienia, gdybym kupił, miał mieć dla siebie, to ja mogę, ale na raty nie może. To musi być Khmer. No tak porobili, no.
rice cookery te sprzedają. To też jest to, jakbym znałem takiego, co sprzedawał. Gdzie znałem? Znam takiego, co sprzedawał wszystko pod jednym dachem. Ale jazda. W tym pierwszym, co byliśmy, ja widziałem, że tam już coś jest nie tak. Coś się nie zgadza i mówię, dobra, syna, wychodzimy, nie? A one raptem, te kobitki, co tam sino wsiadły w koło, mówią, daj mi tutaj, zrobię zdjęcie tego, a ja mówię, co za zdjęcie, jakie zdjęcie, my nic nie kupujemy i tak dalej, nie? One na policję będą dzwonić. Mówię, dzwońcie. Ja też porobiłem zdjęcia. No i wreszcie doszło do tego, w wielkim skrócie, że one skasowały i pokazały mnie, że skasowały zdjęcia dokumentów Siny, a ja skasowałem, to miałem jedno ujęcie, tam nic nie było. Tylko mówię, jakim tu? A i to chciałem powiedzieć, jesteśmy w tym, w którym chciałem być w salonie i Sina sobie wybrała to. No dobra, no wybrała to, wybrała. Zarobi, będzie płacić, albo brat będzie spłacał. Bo ja nie mam. Że tu, że się... Że... Ja się pytam też, bo to jest, że niby takim psik, nie? Znaczy pik-pik, inaczej nie odpalisz. Ja mówię, jak się zepsuje ten pik-pik, no to nie wiedzą, co powiedzieć. No. A to są jakieś nowe modele NCX-ów i tak dalej. Mnie się ten spodobał, tutaj taki świecący. Nie było widać w pawianicach, ale że prestiż jeszcze. Ale mówię, że to jest tamtego roku, a tamte są już z tego roku. No to przekonany zostałem. Po drugie, te mają wąskie opony, znaczy wąskie, no takie w miarę wąskie. A te już pokazuję. Mają szersze. Uważam, że szersza to jednak lepsza przyczepność i tak dalej, no. Nie? Nie ma co uważać, no to fizyka sama mówi o sobie. Ten jest też fajny, ale droga, cholerstwo. I 160, czyli prawo jazdy trzeba było robić. Czyli znowu pieniądze. Jeszcze Sina by musiała zrobić, to znowu też pieniądze. Także nie. No, czyli Sina wybrała ten kolor, bo ja chciałem ten. Niebieski. Do oczu by pasował. To samo z tego roku. Ale Sina znowu czerwony. No to wiadomo, bo nie jak kobitka. No. Czerwony widzi często to. I gdzie ona jest? A, dobra, niech sobie tam jest. No, także w tym pierwszym salonie to tam w ogóle. To już nie chcę mówić tego, bo algorytmy zaraz by wyłapią, ale tacy bardzo natarczywi te osoby. No w ogóle jakieś, ja mówię, dobra, Sina, do niej tak po angielsku, że idziemy, tutaj nic nie kupimy dzisiaj, nie? No i, a Sina znowu jest z tych takich, ja jestem pierdowa, ale to ona to jest pierdyk, no. I tam zdjęcia zaczynamy robić, a potem jej mówię, ty, zrobię tobie zdjęcia, włożam w system i za dwa lata wyjdzie, że chciałeś kupić 10 motorków i 80 samochodów i 68 pralek. I tak dalej, bo tak to działa, nie? I zaraz ci podskoczy jakiś tam, nie wiem, cena czy coś, że niewiarygodność, no. No tak to jest. Mówię, żadnych zdjęć i im też robię. Zdjęcia. Oni po policję zadzwonią, mówię, ja też znam policję, nie? No i takie tam, coś tam, nie? Także niech dzwonią tam, co by mogli mi zrobić? No może by mogli, ale co by mi mogli zrobić? Zagłodzić mnie przez dwa dni, czy tam trzy dni i tyle, tam nie ma co się... Wszystko się zmienia, Kambodża też się zmienia. Nie ma co się... Strach ma wielkie oczy. No. No dobrze, Sina tam załatwia sprawy pieniężne. Kuźwa. A ja już wyszedłem oczywiście, ale jako youtuber przypomniało mi się, że powinienem to nagrać, bo... Aha.
A dlaczego? Bo klapek mi się rozpierdykał, no. Pytam się, czy mają super glue, nie mają, no więc misja, raz, że migotanie i to już na poważnie tym razem, migotanie, to jeszcze idę super glue. No szkoda, to świadczy o końcu już wszystkiego, niczego nie będzie. Zaraz nie wiem, w którą stronę. To z tego, co pamiętam, to nic właśnie tu nie ma. No, oprócz małej herbaty na środku chodnika. No właśnie, tutaj nic nie ma, kurczę. A jest, stacja. Dobra, idę na stację. No, ocaleni. Zobaczcie, po staremu. Hej, hello. Ale mi pieką nogi od tego gorącego chodnika, ale trzeba pokazać. Już zaraz będę u niego naprawiał. Nie, teraz bez śmichu, chichów. 2 lata gwarancji. 150 miesięcznie trzeba płacić. Więc... No jest stresik, no ale... Tamten też już był tak trochę na wykończeniu. No, nie psuł się ostatnio, ale tak po parę groszy się dokładało do niego miesięcznie. W sumie dużo do niego nie dołożyłem, tak jakbym miał być uczciwy. Odkąd go przejąłem, znaczy kupiłem od Adama, to tak... O Jezus, to jest dopiero gorące, poczekajcie, muszę zejść dziś. Dobra? I ten... To tak jakbym miał być uczciwy i szybko pomyśleć, chociaż mam sklerozę, to przez 3 lata największa to była właśnie ten serwis, znaczy najdroższy to był w firmowym salonie Yamahy, to tam 65 plus mi zlali paliwo, czyli 70. Oj, sorry. Czyli 70, a tak to co? Drugi czyszczenie gaźnika to 30, co mi go wtedy rozłożył do ostatniej śrubki. A tak to takie popierdołki, bo tam po 2, 3, 5 dolarów, nie? Czyli powiedzmy z 200, może 300 dolarów przez, zobaczcie, nie? Niemcy, tylko w Kambodży. Hello. Czyli dużo mnie nie kosztował ten skuterek. No ale podejrzewam, że wróci do mnie właski. Jak czego? On nawet jak już nie będzie jeździł i w ogóle wszystko z niego wypadnie, to i tak go chcę postawić. Sentymentalny taki jest ten. No rzecz dla mnie sentymentalna. Bo naprawić go się już po bracie na pewno nie będzie opłacało. No dobra, no. 150 miesięcznie to kosztuje. Damy radę, no. Powiem ci na ryż i pyry i tyle, nie? A jak nie, to trzeba będzie oddać go z powrotem do salonu i podziękować, przeprosić, i że nie było sprawy, no. No nie wiem, jak to działa tak naprawdę. Ona niech tam załatwia. W każdym razie w tym wcześniejszym widziałem, że no otoczyli tą synę bidną. Ona jest właśnie tak jak powiedziałem też, nawet jak wyczuwa zagrożenie, to jest no to taki baranek, nie? Że nie ucieknie, że się skuli już, nie? I pożryj tam, nie? Nie, nie. Ona tam... Policja. No, a idźcie w cholerę. No dobra, o widzę tam sklep. Dobra, żadnych sklepów w ogóle. Idę super glue kupić, żeby trampki naprawić. O Jezu. Jaki wysoki stopień. Dopiero coś i tak. No ale dobra. Trzymamy się, że jesteśmy siłaczami i nas nic nie boli. Super glue. Jak to powiedzieć super glue teraz po chmerzysku? No super glue chyba. Nie?
wszystko jest oprócz Super Glue. Nawet kareta z koniem jest. Jak ktoś widzi za 5,60. Nie dowiemy. No dobra, będzie na motorze w boso. Boso, ale w Ostrogach. O, tak powiem. Widzę teraz. Mam sobie stanąłem, bo jak mam siedzieć, tu też jest klima. Jak mam siedzieć tam z motorkiem, co i tak z Chiny, tam wszystko pewnie utrzymanią. To pole tu. Nie wiem, czy widzicie. Oczywiście 500 samochodów na raz. Się kłócą. Ktoś kogoś pewnie trzepnął tam, ryskę zrobił. Ale do czego zmierzam? Do tego zmierzam, że jeden i drugi jest winien. Dlatego, że tak jeżdżą tutaj, nie? No ja wyjeżdżając motorkiem, a już tym, no, wcześniej się bałem o życie, teraz się będę bał o motorek. Ale wyjeżdżając motorkiem, to naprawdę, to tam się, że tak powiem, powiedziałem, co miałem powiedzieć, do kogo miałem powiedzieć i już pogodziłem się ze wszystkim, nie? I ze wszystkimi. Tak trochę wygląda. No jeszcze po mieście to dość wolno, także jak cię drugi nie najedzie, to dasz radę, ale już jak jeździłem tam w stronę Wietnamu i tak dalej, czyli te 70 na godzinę, tak przynajmniej, no to, no ale co ma być, to będzie, to jest zapisane podobno. Nie, no chodzi pewnie, dawaj 7,50, no on mówi nie, tylko 6, nie? Nie 7,50, nie 6. No i coś wyciąga faktycznie z kieszeni. Oho. No bo ten jest z tyłu faktycznie. A nie, robi zdjęcie czymś. Mówi, nie dam ci nawet szóstki. No dobra, nie przedłużam, bo potem powiecie, że... Ale ja lubię obserwować takie rzeczy. O, i się rozeszli. Czyli nic nie ma. A nie, jadą, to do mnie jadą. Jadą do mnie, ojej. No dobra, to jeszcze. Bo już miałem kontent skończyć, ale... No. Ptaszki. Jest. Sorry. Dzień dobry. Dzień dobry. No to jutro mamy nową maszynę, ale... Bo ja mówię, Sina, byłem, chodziłem po szukać tych Super Glue. Ono mówi, nikt ci nie sprzeda, głupku, bo chodzisz na boso. To myślą, że nie masz pieniędzy, tylko chcesz coś... I może w Europie cywilizowanej bym tego nie zrozumiał, ale tutaj tym może i ma rację, no. So, if I don't have a shoes, nobody send me the Super Glue? Yeah, no. Ale jazda, ty. Poszedł kupić za prawie trójkę i bez butów. No to TVN trzeba wezwać. Dobra, jeszcze chciałem pokazać. Sina, show. Nie show, papiery show. Hey, hello, Susday. Sina już z papierami. Jutro odbiór rano. Ja już migotanie. Już nawet nie migotanie. Nie ma przeciągu. Skończyły się. Ojej. Co? Co jest? Mam nadzieję, że się nie zamyka. I hope the shop no close, eh? Dobra. What we need to buy? Red wine. Potrzebuję czerwone wino. Tam resztka została w sumie. Czy nie? Czy zaryzykować i że nie? Ale potem będę latał, to jest tanie. A, okej. Okay. Czyli naprawiają, no. Yeah. I think we take the red wine. We have a little bit, but... No, Sina mi mówi, żeby kupić to. No dobra, poczekaj, ale to... Trzeba konie sprawdzić. Sometimes you buy. Hey, sometimes you. Nie, bo jak gdzieś wyczytałem, że jak jest 12 koni, to że się szybko
Znaczy, że jak się otworzy, to że nie wolno długo trzymać. Wait, little bit wait, ej. Nie wiem, bezkoniowe jakieś. No nie, no. We need to... To są 3 litry, no to dobre by było 3 litry, okej. Okay. Tylko, że jeszcze mówię, że jak się... Podobno jak jest 12 koni tylko, to się szybko zepsuje. Jeśli w ogóle może się zepsuć, no ale powiedzmy. Sina, can you see how strong? A nie mam bryli swoich, to nie widzę. Ale jak nie ma napisane, to znaczy, że ściemka moim zdaniem. Bordeaux. Bordeaux, takie jak ja, Bordeaux. No właśnie, nawet się by pasowało. No to jak nie ma, to nie ma. To nie, nie, nie. To nie. To jest tego. Pieniądze to nie wszystko z Konradem. Nie, dobra, weź to. People like this one. Dobra. Tak tylko patrzę, czy nie ma czegoś w droższej cenie, bo jakby było, to wiadomo, że warto kupić. Szybko przelatuję. A nie jeszcze mieliśmy coś kupić. Właśnie, poczekajcie. A nie, dobra, to chleb jest. Chleb jest. What we have to do? Buy. Yesterday already. We have the cucumbers for the hamburgers, everything? Yeah. Właśnie niemożliwe, że wszystko mamy. Oprócz kasy oczywiście. Dobra, to jeszcze zobaczę, czy właśnie czy nie podrosła gdzieś cena, to od razu biorę. No nie ma. A jak nie ma, to nie ma. No, no tu podrosła. Muszę przyznać, że wczoraj kupiłem. Też po podrośniętej cenie, czy tam przedwczoraj. Dobra, to dokupię już. Za dolara. Czy ma zmarnować. Okej, okay, buy this tu. Dokupię. Szkoda wyrzucać. To lubię. Ale już widzę, że to i faktycznie. Trzeba dotknąć, jak limonkę. Jak jest twarda, to znaczy, że gruba skóra. Tak naprawdę tylko to, które wygląda tak bardzo nieładnie, ale wiem, że jest dobre i to jest dobre. A ta reszta, no to znaczy dobra też jest, tylko że mało, wiecie o co chodzi. Masło w maśle, tam cukru w cukrze. Dobra, idziemy, idziemy. Jezu, wszystko w biegu i jeszcze bez butów. Po tym śniegu, znaczy po śniegu, po słońcu. Super glue zapomnieliśmy. Dobra, wszystko. Stres. Wait a little bit, I just wanna show. Dałem rybkę. Zobaczcie. Mrówki. Dlatego zawsze, zobaczcie tu. To było ile, godzinę temu? Co chciałem powiedzieć, do czego zmierzam? Do tego, że jeżeli ktoś mieszkacie, czy u mnie w pokoju, czy w innym hotelu i tak dalej i zjecie coś i zostawicie kawałek czegokolwiek, nie wiem skąd, mówię, satelitarne namierzanie, mrówki znajdą, przyjdą i będą. Przepraszam, stół i tak będzie czyszczony, żeby nie było, że coś ukrywam. Super glue. Mrówki i tak przyjdą i znajdą. Dobra, say bye, because I bye have bye, to... Bye bye, dziękuję, see you tomorrow. A się cieszę, jak to będzie płacił. A nic, no. Rowy kopać i płacić. Co chciałem powiedzieć? No, także kończymy ten odcinek. Jutro chleb. No, fizycznie się nie dało dzisiaj zrobić. Widzicie cały czas... Kto ogląda, to ogląda, to sam widzi, jak to ten. Po drugie, mam jeszcze chleba
3 bagiety sprawdziłem, więc niech sobie będą. Jak zrobię to od razu, tak wychodzi około 20 na raz. Jakieś smutne te koty. Odbija się w tym gwarku pewnie. Znaczy tym gwarkiem nie był, no ale... Ale zaraz będą gwarki. Znaczy, przepraszam, jakby się jeszcze gwarek nauczył naśladować kota miałcenie, to by był cyrk tutaj. No dobra, cyrki będą i to nie jedne. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Sina, chowaj wino. Chowaj wino, bo my wkładamy wino dość często do... bo ludzie wolą tutaj, tak jak w Hiszpanii jak byłem. Jeszcze kokos jeden został. No za gorąco po prostu. Dzisiaj jest wyjątkowo gorąco. It's very hot today, eh? Sina już stempluje. No dobrze, także pozdrawiam serdecznie. Dziękuję za live'a. Dziękuję za wszystko. Dziękuję, że jesteście. Dziękuję, że chcę wam się obejrzeć od czasu do czasu. Coś ode mnie. Sąsiad ma otwarte drzwi, ale tak się trochę... No bo jeszcze raz powtarzam. Głupio mi tak. Muszę go złapać na czuja, więc teraz składam film. Możliwe, że go złapię i pogadam o tym mieszkaniu, za ile, dokładnie ile, pokażę, co jest na górze zrobione. Jestem, poczekajcie. Dobra, to kończę, pa, do jutra, pozdrawiam. Palmowy krzychu. Kamera w dłoni, życie w Kambodży, w twoich filmach goni. Z uśmiechem na twarzy, krok po kroku, pokazuje świat bez pośpiechu w amoku.